Teleinfo, Ryszard Kasza, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. Nie ukrywam, że w tym miejscu miała być przygotowana już wcześniej relacja z uroczystego otwarcia sali koncertowej w Szkole Muzycznej. Jednak wydarzenia ostatnich dni związane z Prudnickim Centrum Medycznym zmobilizowały mnie do zabrania głosu w tej sprawie. Być albo nie być prudnickiego szpitala nie jest mi obojętne, podobnie jak większości mieszkańców Prudnika. Zbliża się czas wyborów, będziemy wybierali naszych przedstawicieli do samorządów. Dlatego powinniśmy wiedzieć, co niektórzy z nich myślą o przyszłości szpitala i jakie wobec niego mają plany. Moim, zresztą nie tylko moim zdaniem, Prudnicki Szpital musi pozostać w rękach samorządu, a przynajmniej na tyle, by to samorząd miał wpływ na jego funkcjonowanie. Tylko wtedy mieszkańcy miasta będą mogli mieć pewność, że w razie konieczności będą leczeni na miejscu, a nie będą umierali w karetce w drodze do Opola czy Kędzierzyna. Zdecydowana większość samorządowców i kandydatów na samorządowców myśli podobnie. Jednak nie wszyscy. Nie jest tajemnicą, że niektórzy samorządowcy byli zapraszani przez zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego na indywidualne rozmowy, podczas których zarząd lobbował na rzecz sprzedaży części akcji przez starostwo powiatowe. Po takim zabiegu samorząd utraciłby kontrolę nad decyzjami zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego. Smutne jest to, że osoby, które były uczestnikami takich rozmów, nie chcą się wypowiadać jednoznacznie na ten temat. Posłuchajmy, co powiedział radny Rady Powiatu i kandydat na burmistrza Prudnika Lucjusz Standera podczas ostatniej debaty kandydatów na burmistrza Prudnika. Natomiast trzeba się zastanowić, czy w obliczu takiej mizerii finansów ta propozycja nie jest mimo wszystko uczciwa, bo de facto powiat pozbywa się tylko 20% swoich udziałów, które ma w tej chwili. I ja nie mówię, nieszczęściem właśnie tej debaty jest to, że to w cieniu wyborów emocje rosną, nie ma rzeczowej dyskusji. Ja podkreślam, jeżeli będzie taka sama dostępność, bo czego my się boimy tak naprawdę? Boimy się tego, że jak będzie inwestor prywatny, to pozamyka oddziały, zrobi jakieś tam, nie wiem, balneologię i na przykład chirurgię plastyczną i cześć. W tej chwili, i to nie jest widzimisię jakieś, że tam komuś się to przewidziało, to jest po prostu wymóg NFZ-u i potrzeba nam na uratowanie szpitala 5,5 miliona złotych. Ja, jak zdążyłem się zorientować, propozycja tych dwóch panów inwestorów była uczciwa, bo nie chodzi o to, żeby nie prywatyzować, tylko żeby nie prywatyzować głupio i tyle. Posłuchajmy teraz zapisu dźwiękowego z ostatniej sesji Rady Powiatu, podczas której pojawił się temat sprzedaży przez powiat części akcji prezesowi PCM Prudnik Anatolowi Majcherowi. Mówi członek zarządu powiatu Czesław Dumkiewicz. Ja tylko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że zgłosiła się taka pewna psychoza. Otóż problem prywatyzacji stał się fetyszem, którym się straszy, i przy okazji zabija się merytoryczną dyskusję o istocie rzeczy. Ja przypominam, że parę lat temu, gdyby powiat przy ogólnym sprzeciwie, przepraszam, tak zwanego społeczeństwa, dlaczego mówi społeczeństwa? Bo społeczeństwo jest podzielone, nie ma jednolitego. Gdyby powiat nie przekształcił szpitalu w spółkę, już by wtedy nie było tego szpitala. Nie byłoby. Pani sama organizowała referendum przeciwko. Całe szczęście, że Rada Powiatu tego nie posłuchała, bo by tego szpitala już nie było. Pojawiła się przed nami sytuacja, gdzie trzeba zrobić krok do przodu następny. Bo ja mówię jeszcze raz, ja nie... Z przyjemnością bym chciał, żeby powiat zachował pakiet kontrolny. Pod warunkiem, że jesteśmy w stanie wygenerować środki na program naprawczy. Jeśli między nami pojawi się taka wizja, pojawi się sensowna, dająca nadzieję na te środki, to ja będę absolutnie za tym, żeby nie pozbywać się pakietu większościowego. Ale jeśli się nie pojawi, to co dalej?
Ja nie wiem, czy to skutek lobbingu, czy własne przekonania. Chciałbym jednak powiedzieć, że moim zdaniem po to wybieramy radnych, którzy zasiadają w zarządzie powiatu i różnych komisjach, by to właśnie oni myśleli, jak pozyskać środki finansowe, znaleźć rozwiązania, które nie będą pozbawiały ich samych wpływu na służbę zdrowia w naszym mieście. Nie trzeba być radnym za całkiem przyzwoitą dietę, by podjąć decyzję o sprzedaży. To potrafi każdy. Sztuką jest szukać rozwiązań najlepszych dla swoich wyborców, a nie mówić, moim zdaniem, oferta była uczciwa. Tym bardziej, że została wpuszczona jak szczur na ostatnią sesję Rady Powiatu. Posłuchajmy, co podczas tej samej sesji powiedział starosta prudnicki Radosław Roszkowski. Szanowni Państwo, tutaj bardzo wiele słów padło, bardzo wiele. Szkoda, że jest taka dyskusja dopiero na przedostatniej sesji tej kadencji. Wydaje się, że nie jest to przypadkowe. Wiele wizyt zarządu, prezesa, także na sesji. Czemu o tym nie mówiono wcześniej? Moja wątpliwość. Panie prezesie, kiedy rok temu rozmawialiśmy, kiedy później rozmawialiśmy, pan prezes stwierdził, nie potrzeba nam prywatnego inwestora. Pan prezes mówił, spółkę stać na kredyt. Poradzimy sobie doskonale sami, to jest zaprotokołowane. Dzisiaj za 5.12 pan prezes przychodzi z pistoletem w naszym kierunku do skroni przyłożonym. Sprzedawajmy szpital panu Majchrowi. Tak? Proszę pana, dlaczego nie chce pan objąć akcji w mniejszym pakiecie niż 27%? Nie. Może niech Optima odpuści parę procent ze swojego pakietu po to, żeby powiat mógł swój pakiet utrzymać. Dlaczego to tylko powiat ma zawsze ustępować? Pytanie. Dlaczego chwilę wcześniej była uchwała zarządu spółki o cenie emisyjnej 109 zł za akcję, w tej chwili pojawia się cena 95 zł? Dlaczego dysponujemy pismami zarządu Optimy, w których piszą oni, jakim złym człowiekiem jest prezes Majcher i co prezes Majcher chce zrobić z tym szpitalem, jakie są zagrożenia? Dzisiaj słyszymy zupełnie inne głosy na tej sali. Zupełnie inne głosy. Dzisiaj jesteście kolegami. To jest zbyt duże ryzyko, panowie, zbyt duże ryzyko, żeby na ostatniej sesji podejmować tak znamienne dla mieszkańców ziemi prudnickiej decyzje. Ja pod takimi decyzjami się nie podpiszę. To mówię z góry. Jakie będą decyzje nowej rady, czy tej rady, czy zarządu, to nie musi, że tak powiem, mieć przełożenie na to, co ja robię, ale ja do tego ręki nie przyłożę. Dziękuję bardzo. Jak z tego wynika, była to ewidentna próba przejęcia pakietu kontrolnego nad szpitalem. Wybory się zbliżają, a nuż się uda. Nie udało się i dobrze. Są inne metody na pozyskiwanie środków finansowych bez utraty pakietu kontrolnego nad szpitalem. Musimy tylko dobrze słuchać i właściwie głosować, by wybrać tych, którzy nie będą szli po najmniejszej linii oporu. A teraz dla relaksu trochę muzyki.